Witam Was, kochani. Ja sobie teraz dopiero uświadomiłam, a wracamy właśnie do domu, że się z Wami chyba nie przywitałam. Tak więc witam Was i zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Ja cała po całej imprezie, ale zobaczycie, co się działo, tak więc dlatego taka fryzura. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania. Kochani, jestem taka zmęczona. Ale zaczki widok. Całe szczęście trafił nam się Robert z wózkiem, bo mamy tyle rzeczy. I nam podwiezie. Ale pięknie dzisiaj. Uśmiechnijcie się, to będziecie na nagraniu. Żebyście się uśmiechnęli. Śpiewajmy! Polska! Kochani, pierwsza grupa wchodzi do wody. Mieliśmy wchodzić w przerwie i osoby, które przyjechały właśnie na morsowanie, wchodzą. My jednak stwierdziliśmy, że wyjdziemy po. Zobaczcie, jakie tutaj sprzęty. Piękna pogoda dzisiaj. Nawet w oddali widać budynki Chicago. Centrum oczywiście. Trzeba wejść, żeby Ej, ten szum fal. Polacy wygrali, patrzcie. Ej! Widzicie?
fala teraz, hop! I z drugiej strony, hop! Bardzo ładnie! Przebitki tego, jak my kibicowaliśmy na morsowaniu. Ja już mam ze sobą Michała, świeci nam słońce w oczy, bo jeszcze chwilę i będzie, no, czy jest w pół do czwartej, no ale już jest słońce dosyć nisko i nam po prostu w oczy świeci. Chciałam się tylko z wami pożegnać. Nie prosto, krzywo po prostu. Tak, pod kątem. Ale chciałam wam podziękować. To nie będzie na pewno długa relacja, nie była na pewno długa relacja, jak powiedzieliście już, ale dziękuję. I powiem wam, że naprawdę osoby tutaj mieszkające w Chicago są rewelacyjne i myślę, że to powiedzenie taki swój znajdzie swego, to się o, czasami dopiero na nagraniach widzę, jak Maja tutaj zerka. Zaskoczę. Tak. I to, co wam mówię właśnie, że swój znajdzie swego, to myślę, że to jest prawda, bo w tej grupie są tak same pozytywne osoby i my się po prostu przyciągamy. Wszyscy na tym morzu. Może być pozytywne i negatywne, bo pozytyw z negatywem. Pozytyw to się odbywa. No ale tak, wiesz, swój swego. Znaczy nie, no my właśnie działamy tak, jak wiesz, prawo przyciągania. Wszyscy pozytywni do pozytywnych. Może ci negatywni, jak trafiają na negatywnych, może tak ich przyciągają. Też znajdują swoich, ale my znajdujemy, są naprawdę, powiem wam, że jest tak fajna grupa. Chłopaki zorganizowali wszystko, poobwieszali, bo nawet nie wiem, czy wam zdążyłam to powiedzieć, wszystkie te zasłony, to oni to, chłopaki to pozawieszali. Była też i dziewczyny też. Dziewczyny też pomagały. Mieliśmy jedzonko, powiem wam, naprawdę rewelacyjna grupa. Tak więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę przebitek tam urywków widzieliście z naszego kibicowania i z naszego morsowania. No i zapraszam was, buziaczki, i do zobaczenia. Mua, pa, pa. A jednak to nie koniec. Chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, bo wydawało mi się, że ja sporo nagrywałam, ale przez to, że było tyle emocji na meczu i tyle emocji zawsze jest podczas morsowania, tak więc Michał to wie i czasami nagrywam nie włączając przycisku, a jak chcę już skończyć nagrywanie, to po prostu ten przycisk naciskam i wtedy kieszeń mi się nagrywa, albo podłoga, czy krzesełka. I dlatego może ta relacja nie była taka długa, chociaż mi się wydawało, że nagrywałam. Tak więc teraz już naprawdę się z wami żegnam i pa, pa. Mua.